Hej, tu Karolina. Witam Was w ulubieńcach listopada. Jest to mały przerywnik dla moich vlogmasów. Oczywiście od jutra wracam do Was z normalnymi vlogami, ale przecież żaden miesiąc nie może skończyć się bez podsumowania. Także mam dzisiaj dla Was całą listę inspiracji z tego wyjątkowego dla mnie miesiąca, bo tak jak wiecie, byłam w Tajlandii przez 2 tygodnie, ale mam wrażenie, że całkowicie ta podróż zdominowała listopad u mnie. I może zacznę od tego ulubieńca, chociaż miałam nim skończyć, ale mój wyjazd do Tajlandii to było wydarzenie, to była podróż mojego życia. To było coś, co z przyjemnością dla Was uwieczniłam, dlatego zapraszam Was do moich na ten moment 3 vlogów z Tajlandii. Mamy 2 vlogi z Bangkoku, 1 vlog z Khao Tao i za tydzień o tej porze będzie 4 vlog z tego, jak wygląda dzień na takim jogowo-medytacyjnym wyjeździe. I do tego mamy też specjalny odcinek podcastu, w którym opowiadam od A do Z, jak zorganizowałam, jak przebiegła moja podróż i jakie miałam potem przemyślenia, wnioski czy też rekomendacje dla Was. Także ulubieniec numer 1 to na pewno Tajlandia. Pierwsza kategoria to u mnie zawsze pielęgnacja, uroda w takim szerszym ujęciu i mam jednego wielkiego, urodowego ulubieńca i są to kosmetyki naturalne. Tak jak wiecie, ja od miesięcy, można powiedzieć nawet od lat, używam kosmetyków wegańskich, nietestowanych na zwierzętach, a przynajmniej staram się. Natomiast teraz jestem w pełni zmotywowana i zainspirowana, żeby te kosmetyki były jak najbardziej naturalne, jak się da. Nie widzę niczego dobrego w używaniu toksycznych substancji na naszą twarz czy na nasze ciało i zdaję sobie sprawę, że nie każdy ma takie podejście do produktów urodowych, ale ja zrozumiałam, że to jest dla mojego organizmu najlepsze, dlatego teraz planuję korzystać tylko z tych jak najbardziej naturalnych produktów i jak tylko będę miała dla Was więcej konkretnych inspiracji i przetestowanych rzeczy, to na pewno się tym z Wami podzielę, ale też śledźcie vlogmasy, bo tam będę gdzieniegdzie pokazywała, co w danej chwili testuję i co się u mnie sprawdza. W dziale mody mam dla Was 2 ulubieńców. Pierwszy z nich jest to naszyjnik, który miałam na sobie każdego dnia w Tajlandii. On leżał u mnie w pokoju na półce przez kilka miesięcy. Jak wiecie, ja w ogóle naszyjniki z Planner Nature bardzo, bardzo lubię i noszę i na ręce, i na kostce, ale tak nie mogłam się przekonać do tego wyjątkowego naszyjnika. Jak tylko dojechałam do Khao Tao, od razu wiedziałam, że muszę go włożyć i nie zdjęłam go przez ten cały czas. Jest po prostu przepiękny i ja wierzę w jego moc. Wierzę w to, że stał się on takim moim amuletem i oczywiście go Wam podlinkuję, bo nie pamiętam, jaki to jest rodzaj kamienia, ale ja powoli wchodzę w ten świat kamieni i ich oddziaływania na nas i wierzę w ten aspekt tego cudownego kawałka biżuterii, jak i w to, że jest po prostu przepiękny. I druga rzecz to jest marka modowa, której produkt mam właśnie na sobie. Jest to marka Nago, jest to polska firma, która weszła na rynek w tym roku, z której filozofią ja zgadzam się w 100%. Jest to etyczna moda, jest to odpowiedzialna moda. Oni promują też minimalizm i rozważność w swoich zakupach i w budowaniu swojej szafy. Jak widzicie, mój t-shirt ma napisane reduce, czyli zmniejsz ilość lub też ogranicz i mają przepiękne klasyczne, ponadczasowe fasony. Ja uwielbiam mój golf, o który pytaliście mnie na Instagramie. Jest to golf szary, który jest body. Także nie jest to golf zwykły, tylko golf z body. On ma bardzo fajny materiał. Zresztą wszystkie te rzeczy są niesamowitej jakości. To jest tak mięciutkie i tak przyjemne. I przy okazji po prostu piękne. Polecam. Też Wam daję link na dole. Prosto skaczemy do działu jedzenia, czyli do ulubionego działu wszystkich. I naprawdę po pobycie w Tajlandii ciężko jest, aby ta kategoria pozostała zwięzła, bo mam dla Was kilka rzeczy, które podbiły moje podniebienie. Pierwsza z nich to będą mini banany. Mówiłam o tym wielokrotnie we vlogach z Tajlandii. Mini banany smakują 3000 razy lepiej niż normalny banan, jaki mamy w Polsce. Wiem, że czasami chyba można je kupić u nas. Na pewno w Szkocji kiedyś kupowałam, ale tam smakują one najlepiej. Ich słodycz, ich konsystencja jest taka, że miałam ochotę jeść banany na deser, gdzie ja naprawdę nie odmówiłabym kawałka ciasta. Tak tam banan to jest wyższy poziom. Druga rzecz,
z działu jedzenia, to będzie, słuchajcie, mleko. Mleka roślinne w Tajlandii to jest coś totalnie normalnego. Mamy w każdym sklepie takie mini wersje mleczek z każdego rodzaju rośliny, czy też nasiona, czy też orzecha, w tym pistacjowe. I sam fakt, że mogłam w ogóle przetestować mleko pistacjowe, było dla mnie wydarzeniem życia. I powiem Wam, że mleko, które sprawdziło się u mnie najlepiej i które bardzo Wam polecam, żebyście sobie przetestowali, jeśli tylko będziecie w okolicach, to jest mleko z purpurowego ryżu. Ja tam bardzo dużo jadłam tak zwanego berry rice lub też właśnie fioletowy ryż, który jest bardzo zdrowy i bardzo smaczny, i to mleko jest moim zdaniem po prostu genialne. Jak wiecie, ja bardzo lubię mleko ryżowe, ale mleko z purpurowego ryżu sprawia, że to mleko ryżowe wydaje się jeszcze zdrowsze. Ja bardzo lubię mleko ryżowe, bo jest naturalnie słodkie, a do tego w wydaniu purpurowym jest z dodatkową dawką wartości odżywczych. Właśnie to chciałam powiedzieć. Także to mleko podbiło moje serce. I trzecia rzecz, która też jest taka typowa, jak każda typowa osoba, która wróciła z tropików, to jest woda kokosowa prosto z kokosa. No nie ma nic lepszego niż gorący dzień, kiedy podchodzimy, kupujemy sobie takiego kokosa, pani lub pan nam odkrawają wieczko, wkładają słomkę lub nie, mamy swoją, i pijemy taką świeżą wodę kokosową. W takim dużym kokosie jest tej wody naprawdę bardzo dużo. Ona jest przepyszna, przede wszystkim jest zdrowa, jest bardzo nawadniająca. Woda nawadniająca, ale uwierzcie mi, nawadnia bardziej niż woda, bo to jest taki naturalny izotonik. Także nie ma to w ogóle, nie można tego porównać do takiej wody kokosowej z puszki, czy z po prostu kupionej w sklepie. To jest przepyszne i musicie tego przetestować, jeżeli tylko będziecie w miejscu, które takie oto cuda sprzedaje. Zapewne się domyślacie, że tajska kuchnia mogłaby sama w sobie być ulubieńcem, ale ja chciałam powiedzieć Wam o pewnym doświadczeniu, a mianowicie o kursie kulinarnym, który miałam przyjemność sobie wykupić w Bangkoku. Jest to szkoła, która się nazywa Mei Kai De i to jest bardzo znana szkoła, wegańsko-wegetariańska, ale tam jest 99% wegańskich rzeczy, która funkcjonuje w Bangkoku, w Chiang Mai i chyba w Nowym Jorku. I tam możecie uczyć się tradycyjnej tajskiej kuchni w wersji wegańskiej. Najlepsze doświadczenie w życiu. Autentycznie. Powiem Wam, że w ogóle Tajlandia jest bardzo przyjazna weganom. Można się w łatwy sposób porozumieć i odnaleźć wegańskie produkty. Ale, i też o tym więcej w ogóle mówię w podcastie, także gorąco Was zachęcam, ale na warsztatach przygotowaliśmy zupę tom yum, massa mankary, pad thaia, sałatkę z papai, mango sticky rice, czyli takie klasyki tajskiej kuchni, które są proste i przepyszne. W większości używamy tych samych produktów, a smak jest totalnie różny przy każdym z dań. Także ja naprawdę gorąco Wam polecam, jeżeli wybieracie się do Tajlandii, to naprawdę warto iść na te zajęcia. W dziale książki mam dzisiaj dla Was po raz pierwszy e-booka. Jest to e-book mojej koleżanki Asi Banaszewskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Jest to e-book Instacademy, jest to e-book o tym, jak prowadzić Instagrama. Asia jest po prostu petardą, jest ekspertem z tego, jak działać jako marka na Instagramie. Ja przeczytałam tego e-booka, słuchajcie, w trybie ekspresowym, tuż przed wylotem do Tajlandii. Jest tam i wersja teoretyczna, i wersja praktyczna o tym, jak rozwijać swoją markę na Instagramie. Asia rozkminiła wszystkie algorytmy, mówi Wam, jak edytować zdjęcia, jak używać hashtagów, o której godzinie wrzucać, jak nazwać swój profil i jak w bardzo prosty sposób, używając pewnych sprawdzonych przez nią narzędzi, rozwinąć swoje konto. I moim zdaniem jest to absolutnie genialny sposób na to, żeby nauczyć się tego i móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców. I zanim ktoś tutaj to skrytykuje, ja uważam, że nie ma w tym nic złego, bo jeżeli mamy, jest w tym samo dobro, bo jeżeli mamy do przekazania światu coś ważnego, to warto jest wiedzieć, jak sprawić, aby do tych osób, które są zainteresowane naszą tematyką, w jak najlepszy sposób dotrzeć. Także oczywiście też zostawiam Wam link i brawo dla Asi. Jeśli chodzi o film, mam dzisiaj dla Was coś nieoczywistego. Jest to film, który z pozoru może wydawać się lekko głupawy i pewnie z tego tytułu wiele osób go nie obejrzy lub właśnie dlatego go włączą. Ja miałam ochotę na coś lekkiego, łatwego i przyjemnego, kiedy leciałam do Bangkoku i włączyłam sobie film I Feel Pretty, czy tym Jestem Taka Piękna, z Amy Schumer. I obawiałam się, że to będzie głupia amerykańska komedia o niczym, ale chciałam się pośmiać. I słuchajcie, rozczarowałam się? Nie. Zdziwiłam się na plus. Jest to film, który mówi o
przeciętnej amerykańskiej dziewczynie, która jest zakompleksiona, której największym marzeniem jest to, żeby była piękna. I wydaje się, że jak będzie piękna, to jej życie będzie łatwiejsze, wspanialsze i ona będzie szczęśliwa. I któregoś razu uderza się w głowę i budzi się, myśląc, że jest najpiękniejszą kobietą na ziemi. Po prostu czuje się fantastycznie w swojej skórze, widzi Claudię Schiffer w lustrze i jej życie nagle staje się lepsze, daje jej to pewności siebie. I tutaj Was zostawiam. Film jest niesamowity. Film jest tak prawdziwy, tak uderza w sedno kompleksów i problemów młodych dziewczyn szczególnie, chociaż myślę, że jest też wielu panów, którzy borykają się z takimi kompleksami. Zakończenie jest niesamowite, całe przesłanie jest niesamowite, jej przemyślenia, jej droga jest naprawdę bardzo ciekawa do przeanalizowania i myślę, że jest to niesamowita wiadomość dla młodych osób właśnie o tym, że warto przewartościować sobie pewne kwestie i warto przyjrzeć się temu problemowi, jakim jest fizyczność i wygląd zewnętrzny w dzisiejszych czasach. Także jeżeli macie chwilę, naprawdę bardzo Wam polecam. Mam dzisiaj dla Was też ulubieńca podcastowego, to jest mój ostatni ulubieniec i jest to coś dla fanów zdrowego odżywiania, jest to podcast Nutrition Facts. Jest strona nutritionfacts.org, o której wielokrotnie mówiłam, jest to strona doktora Gregera, którego książkę też Wam polecałam, jest to książka Jak nie umrzeć przedwcześnie. I to jest w ogóle platforma, której ja ufam w 100%. Oni nie mają żadnych zysków ze swojej strony internetowej, ze swoich podcastów, nie mają żadnych zysków ze swoich książek. Wszystko robią w ramach wolontariatu po to, żeby pokazać, że ich badania i ich publikacje nie mają, nie wpływa na nich nic zewnętrznego, żadne pieniądze. Przez co są naprawdę bardzo rzetelnym, z mojego punktu widzenia, źródłem informacji. Więc jeżeli chcecie posłuchać sobie czegoś po angielsku, dowiedzieć się czegoś o zdrowym odżywianiu, naprawdę zasubskrybujcie, czy tam dodajcie sobie do biblioteki ten podcast. Mamy tam regularne takie newsy ze świata odżywiania. Mamy krótkie podcasty, one są 10, 15, 20 minutowe, na przykład na temat nasion chia, albo siemienia lnianego, albo zieleniny, albo nikotyny, albo uzależnień, albo cukrzycy itd., itd. Tego jest mnóstwo i dla mnie jest to fantastyczne źródło wiedzy, także gorąco Wam polecam. Moi drodzy, to już są wszyscy moi ulubieńcy listopada. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i jak zawsze w komentarzach czekam na Waszych ulubieńców, bo uwielbiam, kiedy wymieniamy się swoimi inspiracjami. My widzimy się już jutro i pojutrze i popojutrze w kolejnych odcinkach Vlogmasa. Mam nadzieję, że miło spędzamy sobie razem czas, raczej, że Wy spędzacie miło czas ze mną podczas tego oczekiwania do świąt. Także jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Pa!